Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Jowita Michalska, założycielka i prezeska Digital University popularyzatorka wiedzy o technologii i autorka podcastu Digitox. Cześć Jowita. Cześć, dzień dobry. Bardzo jest mi miło gościć Cię w studiu i gościć Cię w podcaście po raz drugi. No właśnie, to jest takie dla mnie ogromne wyrażenie, bo już pierwszy raz był już taki bardzo przemiły, ale drugi no, musiałam sobie zasłużyć. Myśląc o naszej rozmowie, przypomniało mi się to, co powiedział do mnie mój nauczyciel w szkole, że człowiek zaczyna się starzeć w momencie, kiedy przestaje się uczyć. Co ty na to? Mm. Bardzo fajny na dzisiejsze czasy, bo biorąc pod uwagę, że w Polsce sformułowanie wieczny student jest postrzegane pejoratywnie, mm -hmm. to wolę to, co powiedział ci nauczyciel. To znaczy, że trafiłaś na jakiegoś nauczyciela, który był fajny, mądry i sensowny. To wcale wciąż nie za często się zdarza. Ja marzę o tym, żeby moja córka wielu takich spotykała na swojej drodze, którzy tak mówią. Ja, ja się z tym zgadzam, zwłaszcza, że u mnie nie zawsze była taka wielka miłość do nauki, wręcz ona się zaczęła po trzydziestce. Wcześniej system zniechęcał mnie skutecznie. Mm, i, a teraz mam takie wrażenie, że robię rzeczy szybciej, że, że lepiej znajduję informacje, szybciej się uczę, szybciej przyswajam, szybciej oddzielam ziarno od plew, więc i na pewno nie czuję, żebym się starzała. <laughs> Ale to sprawiło, że chciałaś Posiąść więcej wiedzy i że to ci zostało do dzisiaj, i że trwa, bo tak zakładam. Jesteś w moim przekonaniu taką osobą, która, mm -hmm. która cały czas właśnie się i uczy, jest ciekawa. Muszę się stopować w tym, <laughs> bo czasem przesadzam. Ja zajmowałam się długo jeszcze pracą w korporacji, i tam w pewnym momencie te wszystkie rzeczy zaczęły być powtarzalne. I szczerze mówiąc, nie bardzo czego było się tak do końca uczyć nowych tematów. I ja mam raz na jakiś czas coś takiego w sobie, że chcę zmiany, mm -hmm. że już tak mój organizm i mój mózg potrzebuje bardzo zmiany. I wtedy zdecydowałam się to chodziło oczywiście ze mną długi czas i zdecydowałam się, żeby zacząć kompletnie od zera, bo miałam dużo korporacyjnego doświadczenia i nawet w pewnym momencie pff, Ogromny zespół, i a potem zaczęłam fundacji od samej siebie, jednoosobowej organizacji, dwuosobowej, można powiedzieć, w temacie nowych technologii, bo mnie zaczęło interesować, i jakoś miałam przeczucie te 10 lat temu, że technologie będą znaczącym elementem, a miałam świadomość tego, że bardzo mało o nich wiem, mhm. a jak jestem w dużych organizacjach. To duże organizacje, używam takiego sformułowania, że są tak trochę nawoskowane, to znaczy bardziej mają więcej wsobnej wiedzy niż ze świata zewnętrznego, bo de facto jest bardzo dużo też wyzwań wewnętrznych. Zwłaszcza, że ludzie też długo pracują w, w takich organizacjach, często bo one są takie opiekuńcze, tam jest takie, wiesz, nawet jak coś uwiera, to i tak jest to uwieranie znajome i potem się tak zamykają. A ja chciałam dużo więcej tego świata zewnętrznego, co się wiązało z tym, żeby się zacząć na co dzień uczyć, bo te tematy na początku, przysięgam, może to jest niewiarygodnie dzisiaj brzmi, ale były dla mnie absolutnie absolutnie y, zero wiedzy. Mhm. Więc jak ktoś do mnie mówił o technologiach, to ja po prostu, jakby co trzeci wyraz był dla mnie świeży, nowy. I pamiętam, że wzięłam jakąś na taką gazetę, jakąś, y, wtedy jakiś magazyn y, o technologiach i przeczytałam po prostu jak papier toaletowy, bo nic, już mniej więcej tyle z jakby nic nie było napisane. No ale sukcesywnie dzisiaj właściwie można powiedzieć, że nie ma dla mnie w tym świecie obszaru, który byłby zupełnie nieznany. Ale to pewnie wynika z tego, że starasz się być na bieżąco. W tym, temacie, w tym, w tym świecie trzeba. To mm. znaczy, nie ma innej opcji trochę. Plus, też mnie to absolutnie kręci. Gdyby to było wymuszone, tak jak, jak patrzę na znowu wiesz, moją jagodę trzynastoletnią, która jak podchodzi do rzeczy, które. Lubi, jak na przykład historia czy języki, to widzę, że fryga po tym i wiecz, coś opracowuje, siedzi nad tym zadowolona, a potem widzę, jak przychodzi do przedmiotów, gdzie A, opcja A jest taka, że czuję, że nie ma tam drygu, B nie jest tym zainteresowana, C nauczyciel nie jest zachęcający, wręcz, wręcz zniechęcający. To, to tam nie ma żadnego waj, bo u mnie też tak jest, że technologie mnie super kręcą i ten temat, więc jak po prostu nawet w czasie wolnym widzę coś o tym, albo wiem, że coś jest o tym, to czytam, oglądam, i to lubię to robić po prostu i to jest wtedy łatwiejsze zdecydowanie. Ale myślisz, że edukowanie się w zakresie technologii to jest coś, czym wypadałoby się zająć globalnie, że każdy z nas powinien coś tam wiedzieć, czy... To, że masz w sobie właśnie tą ciekawość i chłoniesz tę wiedzę, wynika z tego, że po prostu to jest twoja zajawka i praca przy okazji, ale że ciebie to kręci. Tak, bardzo. I super, że o tym mówisz, bo mnóstwo osób nie ma tej świadomości. Wydaje mi się, że jakoś tak przepłyną, że jakoś tak się <grych> jak piskorz przewiną. Tak, tak. Że ta, ta moda minie na tak, technologię. Tak, tak, nie minie i powiem szczerze, że po pierwsze... Hmm... Znowu ten taki chory podział, że ktoś ma umysł ścisły, ktoś mm -hmm. ma umysł humanistyczny i ci, co mają umysły humanistyczne no to z gruntu już są najeżeni do tej technologii. Ja teoretycznie też mam umysł humanistyczny. Na pewno nie mam umysłu matematyczno-fizycznego i analitycznego, a jednocześnie mam ogromną frajdę ze świata technologii, bo on jest też wielowątkowy. Można być strate strategiczną osobą w technologii. Można być, robić w predykcjach. Można łączyć kropki, tak przyglądać się temu światu od strony w implikacji społecznych. Można być filozofem czy filozofką w technologiach socjologicznych można być analityka danych, to też jest wcale nie taka matematyczna działka. Tak? Ona ma też w sobie dużo z humanizmu, jest takiego też rozumienia, umiejętności przyglądania się problemom i rozwiązywania w tym jest bardzo dużo różnych kompetencji potrzebnych. Ale jednocześnie nie ma takiej możliwości, żebyśmy sobie w miarę swobodnie układali swoje dalsze życie, nie rozumiejąc świata technologii zupełnie. Nie ma takiej możliwości. I ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, w ogóle nie wchodzę w tę kategorię. Tak jest. Po prostu w, taki, w takim świecie żyjemy aktualnie i nie wchodząc w świat technologii, nie interesując się nim, odbieramy sobie pokaźną część możliwości i powiedziałabym, że nawet znakomitą większość. Ale to, co powiedziałaś o, o, o Twojej córce, bardzo mnie zaciekawiło, bo każdy z nas na pewno, może nie na pewno, ale wierzę w to, zarejestrował na przestrzeni lat, kiedy chodziliśmy do szkoły, co nas bardziej kręci, w czym jesteśmy lepsi, chociaż to nie zawsze idzie w parze. Mhm. Czy myślisz, że na, na coś takiego w ogóle jest miejsce w systemie edukacji, w systemie edukacji przyszłości, na to, żebyśmy mogli. Więcej czasu poświęcać tematom, które są dla nas ciekawe, na to, żebyśmy mogli rozwijać te kompetencje, które nam rzeczywiście, w których jesteśmy lepsi, które szybciej chłoniemy, czy optujesz raczej za tym, co, z czym pewnie każdy z nas miał do czynienia przez całe życie, czyli żeby być w miarę dobrym we wszystkim, próbować wszystkiego po trochu i walczyć o te jak najlepsze noty? Wiesz co, ja system edukacji chyli się ku upadkowi od dobrych 20 hmm. lat, ale już jest na ostatniej prostej. Nie <laughs> jestem o tym święcie przekonana, bardzo głęboko w tym samym systemie edukacji, a właściwie w edukacji siedzę teraz od kilku lat. Nie ma takiej możliwości, po pierwsze, żeby być tak i średnio dobrym we wszystkim. To nie zapewni żadnego ani szczęścia w życiu, ani bo ja też patrzę na pracę przez pryzmat tego, żeby robić coś, co jest przyjemnością, a nie takim straszliwym mozołem. Nie? I e, dzisiaj e, ten, ten, ten jeden z shiftów. Jedna z takich zmian, które powoli zaczynają być wprowadzane, jest skupienie się na talentach, czego w polskim systemie edukacji w ogóle nie ma, ale to też nie jest tak, że Polska jest jakimś wyjątkiem negatywnym, a reszta sobie super radzi, bo właściwie każdy system edukacji dzisiaj na świecie ten, ten główny jest jakoś nieprzy, nieprzystający do świata. Jest cała masa przepięknych szkół eksperymentalnych, będzie ich liczba rosła, ale to jak wiele rodziców już ma świadomość, że trzeba tam pchać dzieci i popularność tych szkół, mimo że one są eksperymenty popularności, chociażby szkoły w chmurze, która też nie jest odpowiedzią dla wszystkich, pokazuje, jaka jest tendencja. Wiesz, miałam wczoraj taką też ciekawą rozmowę z, z, z osobą, która wiesz, i pracuje w szkole i od lat jest związana z edukacją, a jest mądra w tym temacie i ona mówi, wiesz co, dzisiaj klasa już mniej więcej tak wygląda, że to nie jest szkoła integracyjna, a 50-70% dzieci jest z jakimiś orzeczeniami, mhm. że dzisiaj już to wyszło wszystko też w postaci tego, kim jest dzisiejszy młody człowiek i że w taki system się już po prostu nie da wtłoczyć. Nie? I, i jedni mają ADHD, drudzy mają Aspergera, trzeci mają coś innego, gdzieś są nadwrażliwi w tym miejscu, są nadwrażliwi w tamtym miejscu i na to się składa norma, norma społeczeństwa, prawda? Więc oni po prostu przez taką praskę, przez jaką my przechodziliśmy, już po prostu nie dadzą rady przejść. I stąd to jest jeden jakby obszar tych czynników. Drugi, że muszą nawigować w, w tym rynku pracy w inny sposób niż my. Jak ja szłam do pierwszej swojej pracy, korporacja była największym marzeniem. One się dopiero pojawiały. Wiadomo było, że tak zaczepisz się w korporacji, masz fajną robotę na 20 lat. Jeśli to jest korporacja międzynarodowa, to wy, wyślą ci jeszcze za granicę gdzieś na jakieś fajne szkolenia. Możesz od razu wziąć na kredyt samochód i mieszkanie, albo samochód dostaniesz jeszcze służbowy. Po Raz prostu. na rok jakaś premijka się tam... Jest ekstra, nie? I masz świetną wizję. Tytówkę. I to było marzenie, i niejako, jakby człowiek wklikiwał się do tej organizacji, i ona cię prowadziła przez lata, prawda? I niektórzy mają tak do dziś. Ten, ten system nie będzie działał w nasze, u naszej młodzieży, nie będzie on działał w żaden sposób. Znaczy, po pierwsze, ciężar odpowiedzialności za znalezienie się w rynku pracy będzie po ich stronie, już jest. I To, jak się dokształcić, jak się przekształcić, jak się dostosować do zmian, albo też jak znaleźć ten zestaw swoich. Talentów, żeby się poruszać w jego obrębie. To jest ich ciężar. I teraz, jeżeli nie znajdą tego zestawu talentów i będą się poruszać w obszarze, który nie jest ich, to zobacz, jak fatalne to będzie życie, a jednak połowa naszego życia to praca, jeśli nie więcej. Jeżeli będziesz się musiała ciągle przekwalifikowywać, będąc w obszarze, który nie jest taki do końca. Dla Ciebie ciekawy. A jak będzie inaczej wyglądało życie osoby, która będzie się jednak ciągle dokształcać, przekształcać, ale jednak w obszarze, który jest w zestawie jej talentów, Czy się będzie tam dobrze czuła, więc ta zmiana, ta potrzeba tej ciągłej zmiany będzie niejako amortyzowana trochę przez to, że to są obszary, które czuję, że jestem w tym dobra, tak? I zobacz, jak, jak to daje skrzydeł. Nie? Pewnie, ale w obecnej sytuacji, tak jak mówisz, ta odpowiedzialność spoczywa w rękach młodych osób, które wkraczają mm -hmm. na rynek pracy, nawet nie tylko młodych osób, bo wszystkich ludzi na rynku pracy, którzy już tak. teraz zmagają się z tymi wyzwaniami. Czy widzisz, albo czy jest w ogóle szansa na to, że przyjdą rozwiązania systemowe? I kiedy mówię o rozwiązaniach systemowych, to... Czy da się mówić o rozwiązaniach globalnych? To mnie bardzo ciekawi w kontekście przyszłości edukacji. Czy możemy mówić o przyszłości światowej edukacji, w sytuacji, mm -hmm. w której mamy tyle różnych systemów? Mm -hmm. Jak się po tym poruszać i czy jesteśmy w stanie, no właśnie, wprowadzić jakieś zasady, które zadziałają dla w cudzysłowie wszystkich? To jest bardzo mądre pytanie, ale takie też wielowątkowe. Ja. Y Teraz właśnie z ramienia mojej działalności dla Komisji Europejskiej mam trochę szansę zajrzeć pod kołderkę tej unijnej edukacji. Europejskiej I, i właśnie mam sporo przemyśleń po EduTech Europe w Amsterdamie, to na której byłam trzy tygodnie temu. Zresztą to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo miałam okazję być osobą prowadzącą tą konferencję, a to jest największa europejska konferencja edukacyjna, więc niejako musiałam być przygotowana, musiałam być też bardzo mocno jakby w każdym panelu, w każdej dyskusji, więc ją wchłonęłam, myślę, bardzo w całości. I, I tam przewijały się wątki systemowe bardzo często. To znaczy, nie da się mądrze wdrożyć technologii tak, żeby ona w pewnym momencie stała się przezroczystym narzędziem, które będzie supportować system edukacji, a nie narzędziem, które będzie dystraktorem, o, tak jak dzisiaj, gdzie mhm. dyskutujemy w szkołach. Czy można mieć telefon na, na lekcjach? Czy w ogóle zabieramy ten telefon i w którym momencie on jest narzędziem edukacji, w którym może, momencie on jest uzależniaczem, dystraktorem, takim też, mówisz, no najgorszym możliwym um, elementem psującym nam te dzieciaki, tak już się kolokwialnie wyrażę. E, I to wszystko musi zostać też na poziomie systemowym zaadresowane. Podobnie jak. Platformy edukacyjne. Ja sobie wyobrażam, że my nie tylko dla Polski, ale też właśnie unijnie będziemy mieć platform, taką platformę, na którą też nauczyciele będą wkładać ten, ten swój content, tak żebyśmy mogli korzystać, też globalizować wiedzę. Czyli zwłaszcza w momencie, kiedy mamy takie technologie jak synteza głosów, gdzie de facto tłumaczenie... Twoim głosem, na dowolny język w czasie rzeczywistym jest już zupełnie możliwym i to wręcz niedrogim narzędziem. Mm -hmm. Więc jeżeli my będziemy mogli każdy, content. content Hubermana, którego obie lubimy, tak? czy kontent y, kogoś niekoniecznie anglojęzycznego, bo tak, ja, ja mam też swoje limity, ja znam tylko angielski bardzo dobrze, na takim poziomie, że mogę rozumieć dobrze czyjś y, kontent. Kon, tak? Jeśli ja będę rozumieć hiszpański również dobrze, jeżeli francuski, niemiecki, y, w takim sensie, że to będzie tłumaczone nawet na polski głosem tego kogoś, to zobacz jak nagle... Ten świat się nam poszerza i teraz. Bariery znikają. Prowadzenie jakiegoś rodzaju też rankingów na tych platformach, gdzie profesor, który jest częściej, jego wykłady są używane tak, przez, globalnie. Jest częściej wybierane gdzieś tam dostaje wyższe, wyższe punkty w tym rankingu, że też widzisz te rzeczy, które inni najbardziej lubili, i z nich korzystasz, żeby ten content miał też jakąś mądrą selekcję, to tak naprawdę ma, ma, miewasz dostęp do coraz lepszej jakości wiedzy i yy, która jest też globalnie dostępna. Oczywiście są też specyfiki lokalne, o których nie możemy zapominać, bo inne wyzwania mają dzisiaj yy, ludzie w różnych zakątkach świata, tak? My mamy trochę inne wyzwania. Natomiast yy, jak sobie myślimy o tym systemie edukacji, to też chyba pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, to kto powinien z tego systemu edukacji być produktem końcowym? Mm -hmm. I czy umiemy sobie w ogóle na takie pytanie odpowiadać? Bo na pewno to powinien być inny produkt końcowy, niż ten, który jest bez eksperymentowania, powiedzmy, wypluwany z aktualnego systemu edukacji, bo zupełnie nie przystaje i nie dajemy mu narzędzi do życia w tym świecie. Ani też nie dajemy mu narzędzi, które pomogą mu... Próbować ten świat poprawić na lepsze. Tak? Zobacz, jaką mamy dzisiaj sytuację. Mamy sytuację ogromnej polaryzacji. Nikt nie przyjmuje zdania kogoś innego. Wszyscy się nawzajem absolutnie nienawidzą, bo są radykalnie za albo radykalnie przeciw. A, a wyzwania, które mamy, chociażby aktualne wojny, są bardzo wielowątkowymi wyzwaniami. Nie ma takiej możliwości, żeby jednoznacznie się wiesz, wypowiedzieć na ten temat. I teraz trzeba dobrze słuchać. Trzeba rozumieć z różnych stron, trzeba mieć ogromny y, ładunek empatii w sobie. I to jest to, co w systemie edukacji się nie dzieje. My mówimy o tej edukacji technologicznej, ale z drugiej strony, edukacja, edukacja technologiczna opie, y, również, opiera się również o takie rzeczy, jak umiejętność odróżniania faktów od opinii, jak umiejętność, umiejętność syntetyzowania wiedzy i sięgania do tego rodzaju kontentu, który jest przydatny. Dla mnie, Możliw, umiejętność też właściwej selekcji tego, ale też odpowiada, ale też rozumienie świata w globalnym ujęciu w taki sposób, że ja rozumiem, że to, czy ja dzisiaj coś wyrzucę przez okno w dłuższym terminie, ma implikacje na inne kontynenty również. Tak? Jak ja dzisiaj patrzę na wiesz, te rzeczy, jak, jak migracje. Które się dopiero zaczynają. Tak? W perspektywie najbliższych 20-30 lat, miliard ludzi się przemieści. Miliard ludzi. To nie jest 20 tysięcy uchodźców. Nie? I to jest tak, że czy my chcemy tego, czy nie, czy polityka naszego państwa będzie zamknięta, czy otwarta, to się będzie działo. I my musimy umieć to zaadresować nie tylko na poziomie systemu, mhm. ale na poziomie indywidualnego człowieka. to, Umiejętność rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów. Ja się śmieję z tego, ale jak się jej można nauczyć? Tylko i wyłącznie poprzez rozwiązywanie złożonych problemów w ramach pewnej próby. I teraz, jeżeli my cały czas mamy ten system, mamy paru eksperymentujących nauczycieli, którzy eksperymentują raczej z własnej chęci robienia tego, tak? Jak na przykład pozdrawiam serdecznie pana Arkadiusza, nauczyciela mojej córki od historii, który jest świetnym człowiekiem, który sam ma ogromną pasję do tego i to jak on na przykład z klasistami dzisiaj rozmawia o takich trudnych rzeczach, jak druga wojna światowa, jak getto, jak wiesz, jak y, 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 też y, oświęcim mi tego typu rzeczy, y, że oni są tym za, za, zakręceni, to byłoby super, żeby można, było, żeby można było tą jego wiedzę też z poziomu systemowego oglądać, tak? Bo, bo, bo być może w innej szkole nie ma fajnego nauczyciela od historii. Można było korzystać z lekcji pana Arkadiusza. Z przysłowiowego już. Tak. Nie? Moje wielowątkowe pytanie, Twoja wielowątkowa odpowiedź. Tak, Więc tak. postaram się tak powyłapywać różne, mhm. różne elementy, bo powiedziałaś wiele ciekawych rzeczy, które, które chętnie tutaj zgłębię. Na pewno mamy globalne społeczeństwo, coraz bardziej globalne społeczeństwo. Czy ty wierzysz, że jesteśmy w stanie stworzyć może nie tyle globalną, co choćby europejską podstawę programową? Jakiś mhm. taki minimum, jakiś taki taką bazę którą wiemy, że każde, każda europejska szkoła będzie musiała... Um... Spełnić choćby nawet w kontekście tych rzeczy, o których powiedziałaś, jeśli chodzi o edukację technologiczną. Wiesz, co dużo mieliśmy dyskusji na właśnie edutechu. Nie da się inaczej troszeczkę. To znaczy, pewne decyzje, zwłaszcza co do wdrożeń technologicznych, muszą być w pewnym systemie robione, dlatego że są różne kraje, które mają bardzo dużą autonomię szkół. No, kraje skandynawskie, które podziwiamy, jeśli chodzi o system edukacji, czy na przykład Holandia, mają bardzo dużą autonomiczność Szkół. To znaczy, szkoła na swoim terenie decyduje o bardzo wielu rzeczach, i to ma swoje plusy, ale jednocześnie w świecie takim, gdzie musimy wybrać technologię, gdzie musimy ją przetestować, gdzie musimy zaadaptować do tego nauczycieli, że musimy też dać im dużo bardzo mentoringu, takiego, żeby indywidualnie ich potraktował to nie możemy tych wyborów dokonywać na poziomie autonomicznej jednej placówki, bo po drugiej stronie też mamy gigantów technologicznych, po drugiej stronie mamy Googlea, Microsofta czy inne organizacje, które mocno wchodzą w system edukacji. Było bardzo dużo dyskusji takich, że dzisiaj jak korporacja na poziomie światowym wprowadza nową technologię, to ją testuje, potem bardzo dużo gdyba na tym, potem się wielokrotnie spotyka z różnymi dostawcami, yy, myśli o tym. A w szkole mówimy także, dobra, wprowadzamy to, jest pilot trzymiesięczny, potem po pilocie wprowadzamy to, mamy takie lekkie wnioski, a ponieważ nikt tak hmm. do końca tego nie rozumie, wnioski są płytkie Świetnie. i wprowadzamy to tak do tej najbardziej wrażliwej tkanki, no, jaką doświadczalne. jest doświadczalne. Tak, tak, jaką jest, wiesz, dziecko, które potem będzie też dorosłym obywatelem czy obywatelką świata. Więc tak, bardzo uważam, że będą działały te systemy. Zresztą zobacz taki Khan Academy, którego jestem też wielką fanką i sala kana i tego podejścia jest globalnym narzędziem. Równie dobrze dzieci się uczą różnych przedmiotów za pośrednictwem Khan Academy będąc w Afryce, będąc w Azji i polskie dziewczynki i afgańskie dziewczynki dziewczynki się uczą z tego samego kontentu. On jest bardzo często lokalnie tłumaczony, po polsku też jest dostępny. Pokazuje ci też, jak się uczysz w kontekście innych, którzy też robią ten sam materiał. Bardzo fajnie potrafi, pokazuje możliwości zindywidualizowanego podejścia i daje szansę takim właśnie, nieprzypadkowym mówię, afgańskim, bo. Jest szereg przykładów takich ciekawych historii jednoosobowych właśnie dziewczyn w Afganistanie, które poprzez to, że miały po prostu dostęp do internetu, były w stanie mieć dostęp do wybitnej, globalnej edukacji z samego centrum Doliny Krzemowej, które w życiu nawet by nie, wiesz, nie wiedziały, że istnieje. Ale myślisz, że jest szansa, że my też na poziomie systemowym, na przykład właśnie polskim, będziemy w stanie wdrażać rozwiązania... Innowacyjne, takie, które są na przykład stosowane w akademiach, które są często finansowane nie wiem, przez osoby, które po prostu chcą szerzyć wiedzę, tak? Nie są oficjalne, oficjalne placówki szkolne. Chcę mi się wierzyć, mam nadzieję, że teraz sporo mądrych ludzi też do tego do systemu pójdzie i. Trochę nie mamy wyjścia, bo Polska też jest specyficzna. My jesteśmy krajem korepetycji. Kraj skandynawski masz tak naprawdę zakaz wręcz prowadzenia korepetycji. Masz w obrębie szkoły też jakby po stronie nauczyciela jest ten też obowiązek, żeby cię wykształcić. U nas jest to wszystko zawieszone na uczniu i na rodzicu jeżeli jesteś kiepski z danego przedmiotu, to musisz mieć po prostu prywatnego. repetycję i szkoła jedynie sprawdza tę wiedzę, więc to jest też mam wrażenie taki schyłek tego. Plus jest, tak jak mówię, rosnący, rosnąca liczba dobrych, eksperymentalnych szkół, więc, a, a nie może być tak, że to prywatne szkolnictwo jest zdecydowanie lepsze od państwowego, bo w żadnym kraju to się nie sprawdza. Więc to jest tak, że to, to, to państwowe szkolnictwo będzie musiało się wyrównać. Grecja jest na przykład krajem, w którym nie masz możliwości, nie ma w ogóle prywatnego szkolnictwa. Tam w, nie masz prywatnych podstawowych szkół, na przykład. Tak masz, możesz pójść tylko do systemu państwowego. I teraz. E, oczywiście są różne wyzwania, ale e, to się musi wyrównać w dłuższym okresie czasu, zwłaszcza że, tak jak mówię, no też potem jakby spijamy tę śmietankę złej edukacji na rynku pracy. Dzisiaj już zobacz, ile jest wyzwań i problemów, abstrahując od tego, że, nie, że, że wiemy o tym i, i dane, chociażby bardzo duży raport McKinsey'a ostatnio pokazuje, że bez przyjęcia i zasymilowania emigrantów my nie będziemy rosnącą i rozwijającą się gospodarką jako Polska, tak? Więc znowu ta edukacja się jeszcze nie dość, że musisz wykształcić tych ludzi, którzy wejdą pierwszy raz na rynek pracy, to musisz cały czas ich wykształcać, też asymilować y, przez cały właśnie ich, 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 ich trwania, ich życia w, y, no, w rynku pracy w ogóle. Y, y, Także ja bardzo mocno wierzę, że to się uda systemowo zrobić. Trochę system zostanie do tego przymuszony. Mm -hmm. Oczywiście edukacja jest bardzo trudnym obszarem, bo ma bardzo wielu interesariuszy. Jak ktoś powiedział przez chwilę, na przykład, dyrektorem czy dyrektorką szkoły, to wie o tym, że można sobie strzelić w głowę po kilku miesiącach, bo są rodzice, którzy są, zwłaszcza yy, yy, wiesz, zwłaszcza w prywatnych szkołach, bardzo ważnym elementem tego systemu i zazwyczaj mają często skrajnie odmienne zdanie. zdanie nawet w obrębie tej samej klasy. Ja pamiętam, jak, była te, jak były te wątki jest smog, nie ma smogu dzisiaj. Czy dzieci powinny dzisiaj wychodzić na, okay. na zewnątrz? Czy nie wolno wychodzić na zewnątrz? I w tej samej klasie była połowa rodziców za, połowa przeciw. Druga rzecz to jest dyrektor. Trzecia to są nauczyciele. Czwarta, obszar to jest no właśnie jak, jakiś rodzaj systemu, gdzieś tam strona rządowa jest jest bardzo wielu interesariuszy, z których znakomita część jest w tym nie niewyedykowana, tylko mówi: A jak ja byłem w szkole, to tak było dobrze, ale nie pamiętam, że byłem w szkole 40 lat temu i to była zupełnie inna y, bajka. Jest też y, jedno wyzwanie dodatkowe, które też pokazuje potrzebę też na poziomie systemowym rozwiązania, to jest brak nauczycieli. W wielu krajach w Europie masz tak, że brakuje 10, 20, 30% nauczycieli, to nie jest tylko w Polsce. W Polsce wyraźnie widzimy tą tendencję po pandemii, że jak rozmawiasz ze szkołą, mówisz pani od nie wiem, geografii, czy biologii, czy pan od fizyki jest nauczycielem, do którego jest wiele zastrzeżeń, na co dyrektor czy dyrektorka szkoły mówi... Ja rozumiem, ale jeśli zwolnię teraz tego nauczyciela, to znaczy, że dzieci tego przedmiotu przez 6 miesięcy nie będą miały. I czy to jest lepsze mhm. rozwiązanie? No właśnie, takie głupie pytanie, które rozwiązanie jest lepsze. A znowu na poziomie światowym jest tendencja, że jeżeli technologia nas wspiera w lepszym zauważaniu, gdzie który uczeń potrzebuje wsparcia, jeśli technologia będzie nas wspierać w tych administracyjnych pracach, to szkoła może zrobić większe klasy i ten bardzo dobry nauczyciel może spokojnie pracować z dużo większą grupą mm -hmm. dzieci. To się na przykład w Azji dzieje już w niektórych miejscach, że wówczas nauczyciel ma dużo lepszą pensję, zajmuje się tylko uczeniem, bo te wszystkie administracyjne rzeczy, które w Polsce nauczyciele na przykład i, i, i administracja szkoły, czyli właśnie dyrektorzy szkół, mają ogromny problem z tym, jak dużo tej administracji roboty, które nie znoszą i nie są do tego też wykształceni, są w tym dobrze często, stanowi za duży komponent i z utrudnieniem, wtedy oni nie mają czasu na tą ciekawą stronę, czyli przygotowanie ciekawych lekcji, fajna zabawa, praca z uczniami, czy też dokształcanie siebie, co jest też niezbędnym elementem ich pracy. I to kiedy to mają robić? W sobotę i w niedzielę tylko? Więc to jest także też cała redefinicja tego, jak się podchodzi do zawodu nauczycieli. Dzisiaj w Polsce masz tak, że po prostu ludzie nie idą do tego zawodu, nie? Jednym aspektem jest to, że jest mało, mało płatne, rzeczywiście, no historycznie mało. Ale z drugiej strony mieliśmy taką dyskusję, z, miałam dyskusję z wiceministerem edukacji Portugalii, która mówiła, że oni mają dokładnie taki sam problem. Bardzo wysoko opłacani są nauczyciele, a jednocześnie 20% nauczycieli brak w szkolnictwie mhm. i średnia wieku nauczyciela to jest 55 lat. I nikt nie chce iść do, do szkolnictwa, tak? I ich diagnoza jest taka, że ten zawód jest mało prestiżowy, yy, i przez to, że jest właśnie bardzo dużo takich, więc nawalonych dodatkowych elementów do tego zawodu, nie ma fanu, nie ma przyjemności i nie ma tego, co ich porywa do tego, żeby iść do tego zawodu, czyli uczenie, uczenie, przekazywanie wiedzy, mentorowanie, praca z młodymi yy, stanowi taki komponent wcale nie dominujący i taki, gdzie oni po prostu, wiesz, jakby odbębniają to. A z kolei w Skandynawii, gdzie relatywnie nie płaci się tak dużo jak w Portugalii, biorąc pod uwagę też mhm. poziom cen, jest e, 10 chętnych na jedno miejsce, to y, na y, uczelnie wiesz, y, kształcąc edukatorów. Właśnie ze względu na to, że ten prestiż tego zawodu, ten fan też z tego zawodu mhm. jest dużo większy. Nie? Więc jak sobie myślimy, że jeśli się boimy, że nauczyciele zostaną zastąpieni przez sztuczną inteligencję, no to nie ma głupszego pomysłu. I nikt takiego pomysłu nie chce. Jest wiele dyskusji na ten temat, które są jednoznaczne. Hmm, nauczyciel, nauczycielka, to są ludzie potrzebni, bo to są ludzie, którzy zapalają nas. Zawsze człowiek, relacja człowiek-człowiek nam buduje resztę życia czasami, tak? Bo czasami jesteśmy tu, gdzie jesteśmy w dorosłym życiu, bo spotkaliśmy na swojej drodze kogoś, tak jak ty tego nauczyciela, którego pamiętasz do dziś, co ci powiedział. Wiele rzeczy wspaniałych powiedział, więc pozdrawiam. No, <laughs> Jeżeli słucha, to wie. Tak, wiesz, więc, więc yy, trafiamy na mentora życia w, yy, w systemie edukacji. Yy, rodzice mają jedną funkcję. A edukatorzy, których spotykamy na ścieżce, mają też taką ważną funkcję. I nigdy to nie będzie AI. Natomiast, jak pięknie technologia może nas uzupełnić w całej masie takich rzeczy, to jest 30-40-50% dzisiaj pracy nauczyciela, i super, niech tam będzie. Właśnie. To jest bardzo ważne, że my zapominamy, jak ogromną rolę odgrywają nauczyciele w naszym życiu i jak właśnie są, równ nie że równorzędnie, ale mm -hmm. równolegle z naszymi opiekunami też wpływają na to, jak jesteśmy kształtowani, też jakie hasła padają w, w sali, jak się do nas zwracają tak, tak, tak. I, tak. i jak odkrywają nasze talenty, czy raczej mm -hmm. ich brak. Myślę, że mm -hmm. to jest ogromny temat. Też z tego, co mówisz, wynika, że te wyzwania są bardzo różne w zależności od konkretnych społeczeństw, konkretnych narodowości, więc też mhm. mówimy o globalizacji, ale jednocześnie te problemy rozwiązujemy na poziomie mocno lokalnym. Mhm. Zresztą, jakby nie, nie zdawałam sobie sprawy z tego, co powiedziałaś na przykład o, o Portugalii, ale, ale bardzo ważne jest też myślę to, co, co mówisz o tej obawie, że ta technologia może wszystko zniszczyć i ta. wszystko zmienić na gorsze i jednocześnie oczywiście jesteśmy świadomi, że Czas się na nią otworzyć, ale te, te lęki są, myślę, zasadne i jednym z nich jest choćby ten o, o nauczycielach, ale powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że te podstawy powinniśmy znać i raczej spojrzeć na to tak, żeby wykorzystywać technologię na plus, ale nie pozwalać, żeby była ona tym. Nie wiem, czy powiedziałeś dystraktorem czy dysraptorem, w każdym razie takim przeszkadzaczem <grym> Aha, w, w procesie nauki. Mhm. Więc oprócz tego, co mówisz o, o tych kwestiach administracyjnych, co rozwiązuje wiele problemów na pewno czasowych mhm. w przypadku nauczycieli, jakie inne rozwiązania stricte technologiczne wprowadzane w system edukacji, w system szkolnictwa mogłyby sprawić, że po prostu uczyłoby nam się lepiej, efektywniej? Bo też dodam, że mi tak stereotypowo może się kojarzyć, że technologia ułatwia technologia sprawia, że idziemy na skróty, gloryfikujemy to, że o, kiedyś to się szukało w słowniku, kiedyś mhm. to trzeba było włożyć więcej w to pracy, uwagi, to było bardziej skrupulatne, lepiej zapamiętywaliśmy to wszystko, bo byliśmy dłużej zaangażowani w proces mhm. poszukiwania informacji, nie? A teraz to jest, teraz jest strasznie, bo, bo wszystko jest na wyciągnięcie ręki. No właśnie, co zrobić, żeby to nie było straszne, tylko żeby ta technologia realnie usprawniała i sprawiała, że bardziej wydajna jest nasza nauka i cały system. Na to trzeba też trochę inaczej spojrzeć. My widzimy technologię jako coś, co jest tu i teraz na tym etapie rozwoju, na którym go widzimy obecnie. Czyli widzimy różnego rodzaju zagrożenia związane z, 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 z jej obecnym stanem, jak chociażby właśnie uzależnienie od smartfonów czy od ekranów. Jak patrzymy, technologia rośnie, rozwija się wykładniczo, więc tempo jej rozwoju jest kompletnie dla nas niezrozumiałe i też ciągle nas zaskakuje, ale z drugiej strony jesteśmy też na tym pierwszym etapie. Pamiętajmy, jak powstały samochody, to najpierw... Powstały samochody, a potem powstały pasy, a potem powstały znaki drogowe, prawda? Więc my się musimy troszkę przetrzepać przez to, żeby wiedzieć, jak się chronić, jak się rozwijać. Kolejny etap rozwoju technologii to jest właśnie to, co powiedziałam na początku: to, że ona się stanie przezroczysta i będziemy lepiej umieli wykorzystywać jej dobre możliwości, pozytywne możliwości, czyli na przykład wejście gamingu wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości do klasy, pozwoli nam też na przykład, ciekawiej prowadzić zajęcia grupowe. Wtedy Będziemy jej używać, kiedy będziemy dokładnie w tym zadaniu i w tym procesie. Czyli to nie jest tak, że to będzie swobodnie używane, że dziecko będzie wtedy jakby zawieszone w tej wirtualnej rzeczywistości 20 godzin, będzie tylko spało. Tylko ono będzie właśnie takim narzędziem, które będzie do danej lekcji przygotowywane do tego, żeby zrobić ciekawy eksperyment, żeby uruchomić jakąś właśnie pracę zespołową, rozwiązać jakieś wyzwanie, zobaczyć może inny świat. Tak, wirtualna rzeczywistość dzisiaj na przykład pozwala nam. Yy, pobyć przez chwilę rafą koralową. A rafa koralowa ma bardzo dużo wyzwań, których nie jesteśmy w stanie tak do końca organoleptycznie zrozumieć, tak? Albo możemy pobyć przez chwilę popatrzeć na świat z perspektywy osoby bezdomnej w jakimś tam San Francisco, gdzie jest ich akurat bardzo dużo, tak? I teraz jeżeli pobędziemy a wirtualne doświadczenie jest doświadczeniem bardzo głębokim, jest doświadczeniem bardzo prawdziwym. I rzeczywiście, wtedy ja uważam, że politycy dokładnie powinni dostawać takie bodźce, żeby dokładnie zrozumieć, gdzie podejmują decyzje, które będą miały bezpośrednie implikacje na te osoby, bo bądźmy przez chwilę taką osobą jeden dzień. Hmm? To bardzo zmienia. Postać. Zobacz, usiąść na, mamy takie w muzeach doświadczenia, usiąść na wózku inwagalickim. Przejdźcie kawał, jak zobaczcie tej perspektywy. Tylko rozumiemy na poziomie teoretycznym, na poziomie praktycznym, nie, więc tego typu technologie. Czyli takie, które, że coraz większa będzie ich nie, 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 przezroczystość a, i one będą w dłuższej perspektywie, no bo wszyscy też rozumiemy to, że one zabierają nam uważność i że ta uważność jest coraz większym problemem, więc zaraz będziemy adresować to wezwanie właśnie też poprzez technologię. Mam takie, e, 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 i jestem teraz w książce na etapie już ostatniego hmm. rozdziału. I piszę tam o scenariuszach przyszłości, właśnie. I, I jeden z wątków, który się też przewija, bo zobacz, to też nie jest tak, że wszystko się rozwija tak super do przodu. Rozwija się do przodu, na bok, a w niektórych rzeczach się cofamy, bo tam też jest fajnie. I bardzo mi się podoba taki wątek, który mm, gdzieś przeczytałam: o tym, że powrócą albo zastaną długie, ale mądre i ciekawe wykłady, bo potrzeba skupienia przez dłuższy czas naszego mózgu na czymś i syntetyzowania wiedzy z dłuższego fragmentu, to jest kompetencja, która zawsze nam będzie potrzebna, więc trzeba ją będzie też szkolić. Więc trochę tak jak dzisiaj możemy mieć kindle, ale mamy też książkę papierową. Ja lubię sobie zaznaczać ręcznie i lubię wąchać. Jest książki. Posiadać, posiadać. To też, jak pamiętam, pandemia się zaczęła, wszyscy robiliśmy live'y z książkami w tle. To było takie modne. I jakby technologia weszła, ale jednocześnie pozostały te rzeczy, które nam były potrzebne z tradycyjnych elementów. I dokładnie takim patchworkiem będziemy się poruszać w edukacji. To, yy, także będą wykłady prawdziwego profesora lub profesorki, która będzie ciekawie coś opowiadała, natomiast będziemy też wymagać tej wysokiej jakości, bo będziemy sięgać do zasobów globalnych. Więc ta jakość będzie lepsza, będzie ewidentnie. Dobry mix, czyli będziemy się uczyć i częściowo w domu, i częściowo w szkole. Natomiast powiedzmy sobie tak: będzie coraz więcej też zagrożeń ekologicznych. Szkoła dla wielu osób będzie bezpiecznym miejscem. Będziemy chcieli do niej przyjść, bo tam będzie lepsze powietrze, bo tam będzie informacja, czy dzisiaj wychodzimy na dwór czy nie, bez względu na to, jaką rodzice będą mieli aktualnie opinię. Technologia nam powie. Technologia nam przyciemni, rozjaśni światło, nas przeprowadzi do tego, więc będzie bezpiecznym dla nas miejscem. Będziemy chcieli tam bywać, tak, Już nie tylko po to, żeby. Pracować ze sobą, ale też, żeby po prostu mieć lepszej jakości dzień. Nie? A powiedz mi, jak nowy sposób nauczania czy przyswajania wiedzy wpłynie na to, że my będziemy lepszym produktem w dorosłości i na rynku pracy? Bo powiedziałaś, że ten system, który mamy do tej pory, działa średnio, bo nadal żyjemy w bardzo archaicznym, przynajmniej sposobie myślenia, i też kończymy szkołę, posiadając mnóstwo? Kompetencji na średnim poziomie, nie wiedząc do końca, w czym jesteśmy dobrze. W jaki sposób technologia pomoże nam do tego dojść, odkryć i przy okazji być gotowymi na te wyzwania, które będą nas czekały w przyszłości w kontekście dorosłego życia zawodowego? Mhm. To musi być kombo technologii i oczywiście ludzi. Technologia na pewno pomoże nam szybciutko wyłuszczyć yy, talenty, bo będzie to. Klasyczna analityka danych. Będzie po prostu obserwowała indywidualnie każde dziecko i będzie zauważała jego naturalne preferencje, naturalne możliwości, jego naturalny sposób uczenia się, ale też pomagała w sposób, jaki właśnie będzie najbardziej naturalny dla dziecka. Więc też będziemy się bardziej harmonijnie rozwijać dzięki tym obserwacjom technologii. Będziemy. E, będzie to bardziej bezbolesne nauczanie, no bo dzisiaj można powiedzieć, że jest bolesne, bo dzisiaj siedzimy, przychodzimy do zakuwamy. Dużo więcej, zobacz, teraz też mocno rozwija się neuronauka, coraz więcej wiemy też o tym, jak działa nasz mózg, jak nas, nasz mózg się uczy, że musi mieć kawałek roboty i potem przerwę, tak? że musimy, już jak po, po, po obserwujemy tych największych na świecie e, e, albo myślicieli, albo najbardziej kreatywne osoby, to one Same sobie wypracowały te metody. Tak? Mówi się, że Salvador Dali, jak miał ogromny problem z pójściem o krok dalej w swojej kreatywności, to siadał w fotelu i trzymał w ręku pęk kluczy, w momencie takim, żeby ten moment, w którym jesteś w tym stanie alfa, w którym najbardziej twórczy jest Twój umysł ale potem zaraz jest zasypianie, żeby jak on przysypia, że mu te klucze wypadały z ręki, bagwalną o ziemię, to on się budził i, ten, i, i trwał w tym momencie, kiedy ta kreatywność powstawała. Mm -hmm. Podobnie robił Edison wow. z jakąś kulą w ręku, tak? Więc niezależnie zupełnie wypracowywali sobie takie metody. Dzisiaj wiemy o tym, dzisiaj możemy je zacząć wprowadzać do szkół, tak? Czyli żeby to uczenie było bardziej bezbolesne, jednocześnie zindywidualizowane pod każdego, pod każdego młodego człowieka, ale też aktywne uczenie. Całej masy kompetencji, których nie uczymy dzisiaj, które są niezbędne, głównie miękkich głównie miękkich. Na przykład? Na przykład właśnie umiejętność odnalezienia się w ciągle zmieniającym się środowisku. Właśnie inteligencja emocjonalna, czyli też rozumienie, że ludzie mogą być inni. My się naturalnie, i tu technologia bardzo pomaga, bo my naturalnie szukamy podobnych sobie, grupujemy się w podobnych sobie i zazwyczaj sobie przytakujemy. To jest taka nasza naturalna ludzka tendencja. A, ten, a teraz świat, do którego wychodzimy, będzie inny, bo będziemy musieli się nauczyć pracować w interdyscyplinarnych zespołach, często globalnych, często ludzi z kompletnie... Innych kultur, ale też ludzi, którzy w bardzo różny sposób rozumieją e świat i z różnych stron do tego podchodzę. Ja mam na przykład bardzo dużo takich ciekawych, zabawnych konfliktów z moim partnerem obecnym, który jest, ja mam taki umysł bardzo humanistyczny, a on ma stricte matematyczno-fizyczno-analityczny umysł. I on mówi, czasami musisz dosłuchać do końca, bo może ten mój wywód jest dla ciebie irytujący w połowie, ale ja chcę powiedzieć, jak ja to całe zobaczyłem, a, a ponieważ to jest inne zupełnie myślenie niż moje, to bywa, że mnie to szalenie irytuje. I tego się musimy nauczyć, tak? I tego się musimy nauczyć, że najlepiej będzie nam się osiągało efekty, na przykład rozwiązywania tych trudnych problemów w interdyscyplinarnych zespołach, czyli tę umiejętność pracowania, ludźmi, to już są bardzo inni, akceptacji tej inności, to jest coś czego musimy, to coś co musimy wywąchać w szkole. Kreatywność, już teraz też na tym. Na, tym, na tej konferencji w Amsterdamie też oglądaliśmy zatrważające wyniki badań europejskich. Mhm. Takie na przykład trzy, które mi utkwiły mocno w pamięci, to jest tak: między 10 a 15 rokiem życia wytracamy całą masę naszego kreatywnego myślenia, i to jest wciąż, mimo że tak w 2012 roku chyba widziałam pierwsze badania MIT. W tym obszarze i to się pogłębia, zamiast zmieniać na lepsze, mimo że potem pokazujemy kreatywność jako najważniejszą, jedną z dwóch, trzech najważniejszych kompetencji przyszłości, bo jednak my musimy ciągle twórczo myśleć, żeby rozwiązywać te problemy, których wcześniej nie było. Druga taka rzecz, która mnie też ubodła bardzo, to jest to, że studenci najbardziej na świecie boją się porażki, są panicznie się boją, we wszystkich innych obszarach są tak powyżej. Albo na średniej, światowej albo powyżej, ale w, y, są bardzo właśnie europejscy studenci. Poprzez to, że my mamy ten kult jednak sukcesu, ocen. Tego, że wszystko ocen, musimy tak wszystko mieć dobrze, dobrze. Y, to eksperymentowanie nie jest w naszej kulturze i y, jest piętnowane, jeżeli jest eksperyment y, bez sukcesu. A wiadomo, że statystycznie rzecz biorąc nie ma takiej możliwości, żeby eksperyment zawsze był sukcesem, wręcz odwrotnie. Y, y, I boimy się, wchodząc jednocześnie w rynek pracy, który będzie pełen eksperymentowania, kto się bardzo często nie uda. Więc już tutaj jesteśmy na przegranej pozycji. I trzeci element, który chyba z tego wszystkiego był dla mnie najbardziej zaskakujący, to jest badania pokazują młodych młodzieży w Europie, badania pokazują, że większość młodych ludzi rozważa zawody, które już dzisiaj wiemy, że będą zautomatyzowane. Czyli zupełnie nie ma tej świadomości. No okay. bo też znowu w systemie edukacji nie ma edukacji zawodowej. Bardzo mądre powiedzenia. My dzisiaj można powiedzieć nie wiemy szczegółowo, które zawody zostaną. W pełni zautomatyzowane, ale możemy już powoli gdybać, w które zawody, w których obszarach najprawdopodobniej będą miały ten komponent, tak? Bo jeżeli to jest coś, co jest, który ma duży element powtarzalności i bardzo mały komponent tej empatii, takiego potrzeby ludzkiego zachowania, to wiadomo, że te obszary na pewno będą zautomatyzowane. Czy to będzie w perspektywie dwóch, pięciu, siedmiu lat, nie ma to tak dużego znaczenia. Po prostu długoterminowo nie warto łączyć kariery z tym obszarem i tego młodzi ludzie kompletnie nie wiedzą. Jedzą. A póki co, nadal odpowiedzialność spoczywa na nich, żeby się doedukować, bo system nie szykuje nas na to i nie, nie mamy zajęć z doradztwa zawodowego, w których mówimy o najnowszych prognozach i technologicznych przemianach. Rodzice też na spółkę ze szkołą trochę krzywdzą y, tą naszą samodzielność, y, dlatego że jest ten librus, którym zawsze możemy przypilnować, i większość przypilnuje. Ja czasami rozmawiam z rodzicami, ostatnio rozmawiałam z jakąś mamą. Y, Kogoś ze znajomych dzieci, i to było dla mnie szokujące, że ona nie mówiła o swoim dziecku w liczbie pojedynczej, tylko mówiła w liczbie mnogiej, od razu wkładając tam siebie, czyli mówiła, to zależy, jak nam pójdzie z egzaminów. Okay. Nie wiemy, jak nam pójdzie w konkursie, czyli w sensie takim, że to nie, była, to nie było tak, że to był obowiązek ciążący na jej dziecku, tylko ona jakby czuła się współ i teraz. Wiesz, no to są dzieci 13, 14, 15-letnie, które już muszą wykazywać ten element samodzielności, bo, bo to samodzielne życie będzie trudniejsze niż nasze samodzielne życie, bo będzie bardziej samodzielne, bardziej ten designer mindset, który też jest ważną kompetencją przyszłości, czyli umysł projektanta. Ja sama projektuję swoje życie. Będzie dużo trudniejsze dla nich, jeżeli rodzic stanowi taką dużą kontrolę i takie, takie duże. Ale w nawet nie można. Bo wsparcie jest pozytywnym sformułowaniem, a to nie jest wsparcie. To jest de facto przejęcie kontroli. Ale też z tej, z tej anegdoty, o której mówisz, wypływa taka. Znowu ta narracja o sukcesie. Jak nam pójdzie, jaka będzie ocena, tu i teraz. Nie myślimy o tym, jak nam pójdzie w życiu dalej. Tak, nikt nie myśli o tym, jak nam pójdzie w życiu dalej. Jak tylko pójdzie odchaczamy, na u Tak, i to jest nadal za ważne. Wszystko jest pod egzaminu, smoklasisty, nie pod to, co musisz rzeczywiście wiedzieć, umieć rozumieć, tylko pod egzamin. No i teraz znowu, a z drugiej strony masz ten e, przysłowiowy już chat GPT i to jest tak, że e, badania pokazują, że e, Używanie tej technologii nie wymaga absolutnie żadnego przygotowania. To znaczy, bierzesz i odpalasz sobie to na telefonie, czy to będzie ChatGPT, czy chcesz Barda użyć, czy chcesz użyć którejkolwiek z tych y, dużych modeli językowych, jesteś w stanie. Poprzez praktykę z tym narzędziem, wypracować sobie wspaniały sposób współpracy z nim, który ci jest w stanie odjąć 40% pracy. Te badania Goldman Sachsa, które są takie szeroko omawiane, ostatnio dokładnie były takie, że bardzo niewielkiemu procentowi pracowników dano możliwość szkolenia, sprąptowania, tak? z umiejętności zadawania pytań tej technologii. Po prostu dostali. Chat GPT 4, czyli coś, coś na poziomie barda, albo na poziomie tej płatnej wersji samego Chat GPT, i nic więcej. I sami, po prostu stosując tą technologię, ucząc się razem z nią, rozwinęli ją do takiego poziomu, że byli w stanie uzupełnić 40% swojej, swojej codziennej działalności, swoich kompetencji. Mało tego, okazało się, że obszary, w których do, do, dotychczas byli słabsi niż średnia, skoczyli na poziom wyższy niż średnia. I nie dlatego, że ktoś coś zrobił za nich, tylko z pomocą. Tak, tak, tak. A my często, jak patrzę na też na różne znajomych, wykorzystujemy tą jedno, to jednak tą technologię wciąż jako taki gadżecik, mm -hmm. dodatek, coś co prześmiać, o, zobaczcie, jak sobie Chad GPT nie poradził z czymś tam, tak. I ja zawsze mówię, że to nie jest dobry kierunek, bo to jest trochę pokazywanie Twojej własnej niekompetencji. Bo jeżeli ta technologia coś odpowiedziała śmiesznego, to znaczy, że pewnie musisz zadać inne pytanie, albo może to nie jest. Ta, której używasz, tak ja na przykład na co dzień używam co najmniej dwóch porównuję sobie y, odpowiedzi, które mi dają, y, dopytuję, dokładam te, to pytanie, czasami pytam, jak powinnam zadać pytanie, już jakby eksperymentuję i patrzę też na przykład, jak Jagoda to fajnie robi. Jak Jagoda korzysta z tej technologii, gdzie zupełnie w szkole jeszcze praktycznie nie korzystali, ona korzysta, bo ja korzystam, mhm. czyli niejako razem się tym trochę bawimy. Daję taki przykład, jak, jak już mówiłam o tym gdzieś, jak na samym początku, ja tylko jej pokazałam to narzędzie, więc zobacz córciu, taka ciekawa rzecz, nie? I dam też jakimś mojemu 那有卖么？ 50 który natychmiast zaczął powiedzieć: O nie chcą dużo danych, żeby się tam zarejestrować, a ja to jest głupie, to jest beznadziejne, to jest. Zobacz, jakie te głupie odpowiedzi mi daje. A ja go, tak, tak, zadała pytanie: Napisz mi wypracowanie z dywizjonu 303, bo to wtedy było na tapecie. Potem zobaczyła, że to wypracowanie było średnie, więc zadała pytanie: Napisz mi wypracowanie z Dywizonu 303, tak jakby to pisała dziewczynka w klasie 7 Szkoły Podstawowej w Warszawie. Więc sobie zawężyła od razu, nie? Potem znowu coś tam dostała, Napisz mi to wypracowanie, tak jakby napisał mój nauczyciel. Potem powiedziała, połącz te dwa. Potem powiedziała, <grym> oceń oba te wypracowania i napisz mi, dlaczego tak oceniłeś, na co zwracałeś uwagę. Więc wow. zrobiła to sama, tak sobie siedząc i się bawiąc tym, mm -hmm. czyli ta otwartość umysłu, którą oni jeszcze mają, ta, taka chęć eksperymentowania, potem mówi, słuchaj, wykupisz mi na miesiąc tą sztuczną inteligencję z... Yy, ona wtedy się pojawiła w którymś, nie w TikToku, tylko w czacie Wykup mi na miesiąc, chcę zobaczyć, się trochę pobawię. Mówi tak, a wiesz, ma takie sporo ograniczeń, bo pytałam o trójkąt bermudzki, jakoś tak enigmatycznie odpowiedziała. I yy, wiesz, yy, 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 a my dorośli tego nie robimy. My dorośli też często, jak publikujemy to, I to też na przykład zrobili ludzie z mediów, często aktorzy pokazywali, zobaczcie jaki głupi jest ten chat GPT. Mm -hmm. nie? I to jest, trzeba sobie też zdać sprawę z tego, jaki my komunikat wydajemy, jak będąc osobą opiniotwórczą. Pokazujemy innym, że to jest głupie narzędzie, a to nie jest. Głupie po prostu zadaliśmy pytanie albo, y, albo to narzędzie jeszcze w tym obszarze się nie specjalizuje. Pamiętajmy, że ta technologia się codziennie rozwija. Jeśli dziś zadaliśmy pytanie, tak, dostaliśmy taką odpowiedź. Jutro być może na to samo pytanie dostaniemy inną odpowiedź. Ciepłatna wersja czatu GPT ma dostęp do internetu. Yy. Wcześniej zamknęła się na 2021 roku, więc teraz jest znowu o wiele mądrzejsza. Za chwilę będziemy, właściwie już możemy uploadować do niej dokumenty, możemy do niej mówić powoli, więc możemy wejść do domu, zrobić zdjęcie lodówki, wysłać to do przysłowiowego czata GPT i powiedzieć, no i co ja z tego mam zrobić na obiad, nie? Możemy poprosić o zaplanowanie wycieczki, jeśli jedziemy na trzy dni do Zakopanego ze znajomymi z zagranicy. My jako lokalesi czasami, wiesz, kompletnie nie znamy naszego kraju. Zaplan jak dasz dużo in informacji, to jest przepięknie zaplanowany cały wyjazd, łącznie z całą masą elementów, której sobie nigdy nie zdawałeś sprawy, że w tym miejscu są. Zaplanuj mi weekend z dzieckiem w Warszawie. Chcę, żebyśmy się rozwijały we dwie. Plus, tak jak mówisz, to nie znaczy, że my musimy te rzeczy wziąć dla siebie jeden do jednego. Możemy się uczyć z tego, co dostaniemy jako odpowiedź. Mm -hmm. I też... Mam wrażenie, że ta, to nastawienie bardzo wiele zmienia, bo jeżeli wychodzisz z tą ciekawością, z chęcią współpracy z danym narzędziem tak. i z tym, że ono będzie coraz lepsze i że ono będzie niezbędne mhm. w naszym codziennym życiu, to też inaczej budujesz siebie w tej nowej rzeczywistości, w której mamy i technologię, i w której po prostu. Nie zatrzymujemy się na tym, co było ileś tam dziesiąt no. lat temu, a jeżeli z założenia jesteś sceptyczny, to bardzo dużo tutaj ja widzę lęku. Takiego tak. poczucia, a może jednak się okaże, że ta technologia to jest żart. Tak, a Ale po... tak się raczej nie okaże. Nie okaże się na pewno, a poza tym też pamiętam, jakby poczujmy ten obowiązek ciążący na nas, do bliskich. Tak? Że to, te dzieciaki nas obserwują. Jeżeli ja mam nonszalancki, niechętny stosunek do tego, to również to projektuję na, na innych członków mojej rodziny. A to jest tak, że w momencie, kiedy ja to załapię i pokażę, tak, reszcie, to, to potem jakby sami. W, 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 domowych, w, domowym, w domowym zaciszu upgradujemy się do wyższego poziomu, i to jest prawda na dzień dzisiejszy: że sztuczna inteligencja nas w pracy nie zastąpi, ale ktoś, kto się bardzo dobrze nią posługuje, zastąpi nas spokojnie. Czyli mm -hmm. Taka umiejętność jak e, rozmawiałam z, z, z osobą, która jest u mnie odpowiedzialna za cały jeden obszar, o tym, jaki osób będzie szukała do siebie. Ona mówi: Ja potrzebuję osób wszechstronnych. Dla mnie jest tak, że to nie ma tak, że dzisiaj jest jakiś oddzielny PR-owiec. Każdy, kto się zna na swoim obszarze, umie też o tym obszarze napisać. Jest chat GPT, który ci pomoże. Musisz umieć stworzyć treść dobrą, na przykład o tym, czym się zajmujesz, a nie dopiero opowiedzieć PR-owcowi z organizacji, czym się zajmujesz i jakie to jest na przykład zajawkowe, a potem on dopiero stworzy o tym treść. Nie, musisz być takim self menem, bo technologia dzisiaj to ułatwia i to jest twój obowiązek. Jak nie będziesz, to przyjdzie na Twoje miejsce do pracy ktoś, kto takim self-made manem jest, kto sobie poradzi z tymi wszystkimi rzeczami, bo ma dzisiaj fajne wsparcie technologii, teraz całym szacunkiem kosztuje 20 dolarów miesięcznie, czyli nic. Tak sobie myślę, słuchając Ciebie i rozmawiając przez, przez tę godzinę, że może nie powinniśmy rozmawiać o systemie edukacji, co bardziej o systemie edukowania się. Mhm. Bo kiedy rozmyślałam sobie na temat tego, jaka będzie przyszłość edukacji, to cały czas wracałam do tego, poczucia, że mamy szkołę podstawową, gimnazjum, czy tam brak gimnazjum, liceum, wchodzimy ewentualnie w ten etap szkolnictwa wyższego i potem reszta życia. Hmm. A edukując się i właśnie słuchając tego, co mówisz, wysnułam taki wniosek, że to jest takie kontinuum. Przez całe nasze życie. My tak. zaczynamy uczyć się o wiele wcześniej niż pierwsza klasa, klasa podstawówki. Tutaj ogromną rolę mają na pewno nasi rodzice, nasze otoczenie, czy, czy właśnie dostęp do technologii mm -hmm. mądry. Mm. Ale ten system edukacji, jaki rozumiemy jako cykl powiedzmy 10, 12 lat czy 15, to jest tylko element całości. My musimy się w tym systemie nauczyć, edukować się dalej przez całe życie. Myślę, tak. że to jest to, co dla. Wielu z nas jest trudne, tak. żeby to zaakceptować, że już nie jest Znaleźć tak, jak było czas kiedyś. Na to. Tak, i że to jest nasz obowiązek. Tak, że no? to ludzie często, często jakby gdzieś dyskutujemy i mówią: no tak, no ja wiem, rozumiem, to wszystko do mnie trafia, tylko ja po prostu nie mam czasu. A nie można nie mieć czasu. I teraz ja mówię, dobra, to bierz sobie taki kalendarz swój za 3-4 tygodnie i powiedz, co tam w nim masz i czym ten czas będziesz wypełniać, tak? Bo to jest tak, że my często ten, ten kalendarz sam się wypełnia. My w żaden sposób nie panujemy nad swoim kalendarzem. No, a w momencie, kiedy zaczniemy przynajmniej częściowo nad nim panować, to my decydujemy o tym, na co te 40 minut 3 razy w tygodniu, czy 20 minut 3 razy w tygodniu e, dajemy, tak? No bo oczywiście jest cała masa tych dystraktorów, ale to jest tak, że no jako y, jednostki, samodzielne intelektualnie, musimy te decyzje sami podejmować. I w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, żeby, nie wiem, przeglądać buty, których nie zamierzamy kupić, albo skrolować, y, wiesz, Instagram do końca, to, 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 to gdzieś podejmujemy samodzielnie tę decyzję, że się zubożamy, zamiast rozwijać. Nie? Chociaż oczywiście media społecznościowe są też pełne, fenomenalnego kontentu. Dzisiaj bardzo mi się podoba, że się przeobrażają częściowo w ten, w ten, w ten obszar. Natomiast nie, nie zawsze tak jest. To znaczy, to, to też trzeba się nastawić świadomościowo. Ja lubię to sformułowanie edutainment. Dzisiaj zresztą nawet o tym pisałam, bo się ukazały w moim podcaście polecajki, które robię raz w miesiącu i okazuje się, że ludzie najbardziej lubią, bo ja zawsze sobie zadaję pytanie w tym wolnym czasie, czy mogę mieć tylko entertainment, tylko rozrywkę, czy mogę mieć Uczenie się przez rozrywkę. I często wybieram uczenie się przez rozrywkę. I oczywiście czasami myślę sobie, a mam to w dupie, będę dzisiaj czytała książkę tylko czysto rozrywkową. Książki w ogóle generalnie rozwijają zawsze, ale, ale, ale w sensie nie wezmę nic, co ma tam komponent wiedzowy, ale często biorę coś, co jest ciekawe, interesujące, ale ma komponent, który mnie wzbogaca. I to jest też świadoma decyzja, prawda? Że na przykład nauczmy dzieci oglądać filmy dokumentalne. To nie jest coś, czego się sa, coś, co przyjdzie samo. Jak zaczniemy razem oglądać filmy dokumentalne, reakcje na jakiś czas, i one zrozumieją, że to ciekawie, ciekawie wzbogaca, to będą chciały te filmy dokumentalne oglądać, nie? Jeżeli tego nie pokażemy nigdy i my tłuczemy seriale hmm, i mamy ten dzień świstaka, śniadanie, robota, zakupy, obiad, Netflix i wino, no to. Takie pokazujemy. Moja córka mówi właśnie, że tam ma jednych takich znajomych, o których, których bywa, mówi: Ten tata siedzi zawsze, tylko i wyłącznie przed wielkim ekranem i coś ogląda. No my zapominamy o tym, że żeby nasze dzieci czytały, to musimy też czytać. Bo jeżeli powiemy, idź po książkę, a ja patrzę w telewizor, no to, to się chyba nie uda. No. Dokładnie. Powiedz nam, Jowita, na koniec, gdyby każdy z nas już zdecydował, nawet nie gdyby, każdy z nas zdecydował, że ma trochę czasu mm -hmm. w ciągu tygodnia, żeby zająć się czymś nowym, to w ramach edukowania siebie, w ramach myślenia o sobie w przyszłości, na co poleciłabyś nam poświęcić chwilę? Zaczęłabym od takich dwóch rzeczy. Zaczęłabym od zaprzyjaźniania się z sztuczną inteligencją w taki sposób, że przejrzałabym sobie te dostępne modele językowe, czyli chatGPT y Klodi 2 jest akurat takim, który ja bardzo lubię. On jest co prawda niedostępny w Polsce, ale z VPN-em działa bardzo dobrze. Możemy też odpalić sobie Barda i popatrzeć, co nam tam pasuje, jak te pytania nam idą. No, dla bardziej zaawansowanych polecam też te tekstu picture, czyli Midjourney na przykład, sobie, czy Dali 3, czy Leonardo AI sobie też tu poćwiczyć. I zrobić z tego właśnie edukację przez zabawę, usiąść sobie z rodziną, nie wiem, z partnerem, z partnerką, z dzieckiem, zrobić coś jakąś ciekawą na ten temat albo zabawę, albo rywalizację, albo przepychanki na ten temat, tak to lepiej coś tam, tak, żeby to było dla nas przyjemne doświadczenie i to zrobię jako pierwsze, a jako drugie, pooglądałabym trochę tedeksów o tym, jak się uczyć, bo jedną z ważniejszych kompetencji przyszłości jest umiejętność uczenia się, strategiczne podejście do umiejętności uczenia się. I to się przyda naszym dzieciakom. Powrót do starej, dobrej techniki Pomodoro, której, o której wiemy wszyscy, nikt jej nie stosuje, że trzeba, nie wiem, 25 minut nastawić sobie zegareczek, uczyć się wtedy, kiedy żadne bodźce nam już nie wchodzą, i zadbać o to, żeby nam nie wchodziły, że mogę tylko napić się herbaty i spojrzeć w okno, a resztę muszę się skupić na, na, na pracy i potem odpocząć. I to nie znaczy, że wszystkie zadania, które mam do wykonania, muszę teraz tłoczyć te 25 minut. Nie, po prostu 25 minut pracuję. A potem odpoczywam i potem mogę znowu te 25 minut pracować. Ale jest też cała masa innych, bardzo mądrych i fajnych technik przyswajania wiedzy. Tu już nie mamy zielonego pojęcia. jest mnóstwo edX Mam nadzieję, że jak się spotkamy za ileś, chciałam powiedzieć miesięcy co jest trochę niemożliwe ale lat to te wszystkie rzeczy, po które musimy sięgać i mhm. wyszukiwać na własną rękę, będą dostępne i będą podstawą, do której nawiązują i nauczyciele i wszystkie placówki edukacyjne i tak. będziemy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość wiedząc, że jesteśmy zaopiekowani, ale nie tracąc też tej sprawczości, tego poczucia, że jednak nadal wiele jest w naszych rękach, a nie Dokładnie. tylko w rękach systemu. Dokładnie Więc tak. Ja to Biovita bardzo dziękuję za to, że poświęciłaś swój czas i podzieliłaś się wiedzą. Edukuj dalej i ucz się. <laughs> I mam nadzieję, że zobaczymy się, usłyszymy się niedługo. A mam takie poczucie, że tak będzie. Tak będzie. Dziękuję usłyszenia. bardzo Karolina. Te wątki są super ważne i fajnie, że się też przesączą do Twojej publiczności. Bardzo Ci za to dziękuję. Ja dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska-Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.